Dzień dobry, serdecznie witam w kwadransie z edukacją. Dzisiaj będziemy tworzyć filmy z animacjami, z muzyką oraz z przejściami w kanwie. W kanwie rzeczywiście możemy przygotować w tej chwili przyzwoite wideo i mam nadzieję, że takie filmy w kanwie już tworzycie. Napiszcie, jeżeli wykorzystujecie kanwę do tworzenia wideo. No bo tyle już było szkoleń, warsztatów, ale również kwadransów z edukacją z kanwą, że mam nadzieję, że wykorzystujecie również kanwę nie tylko do prezentacji, czy do tworzenia kart pracy, czy do dyplomów, ale również do tworzenia wideo. Napiszcie tak, jeżeli już stworzyliście chociaż jeden film w kanwie. Dobry wieczór, serdecznie wszystkich witam w ten jesienny, listopadowy wieczór. Myślę, że spędzimy go owocnie. I jeszcze raz proszę, napiszcie, czy tworzycie filmy w kanwie. Na razie jeszcze nie mam żadnej odpowiedzi. Kto pierwszy odważny, zapraszam. Jeżeli tworzy, chociaż mały, króciutki. O, jest pierwsza osoba. Iwona tworzy. Ania nie. Zobaczmy, kto jeszcze. Mam nadzieję, że zauważyliście nową funkcję, właśnie te przejścia w kanwie. Możemy teraz ciąć już klipy. Więc ten edytor wideo w kanwie jest coraz fajniejszy. Jeżeli nie tworzycie, no to tym bardziej zapraszam serdecznie. Za chwileczkę przejdę tutaj właśnie do kanwy. Momencik. I na początek chciałabym Wam pokazać taki króciutki film, tutaj stworzyłam dzisiaj z okazji 11 listopada, bo właśnie filmy w kanwie możemy tworzyć. Zwłaszcza na takie różne uroczystości, ale również na co dzień z prac plastycznych na przykład, czy z jakichś wierszy, piosenek. Bardzo fajnie to w kanwie wychodzi. I tutaj może widzieliście na stronie Szkolnych Inspiracji, nie tylko, wrzuciłam właśnie taki film z okazji 11 listopada, ale on taki jest ubogi, więc pokażę jeszcze, jak można to wszystko udoskonalić. Tutaj jeszcze wstawiłam też nagranie głosowe, ale tylko takie króciutkie. Więc tutaj czekam, aż się zbierzecie, ale w tym czasie może tutaj podgląd Wam pokażę. Mamy tutaj właśnie, zobaczcie, animację. Teraz mamy też muzykę jednocześnie z głosem, tak? No i teraz tutaj to są wideo połączone. One tutaj mają takie przejścia, czyli w różny sposób przechodzą, raz w prawo, raz w lewo. Mogą też takim kółeczkiem, za chwileczkę będzie widać, mogą przejść. Jest troszeczkę słaby internet i widzę, że tutaj troszeczkę zacina, ale myślę, że to będzie widać. Teraz właśnie takim kółeczkiem można. Także myślę, że tutaj widać mniej więcej, jak to wygląda. Daria chyba jest pierwszy raz. Nie wiem, ile spotkanie potrwa, ale myślę, że tak do pół godziny mniej więcej. Ale będzie nagranie. Jeśli ktoś nie może być do końca, to oczywiście można obejrzeć nagranie. Dobry wieczór, widzę, że nas jest sporo. W takim razie sądzę, że temat jest bardzo ciekawy. Ja jestem tutaj zalogowana do kanwy z edukacją, do kanwy dla oświaty właściwie, czyli mam funkcję takiej kanwy pro. Ponieważ właśnie nauczyciele mają taką możliwość, ja już o tym, jak dostać się do kanwy dla oświaty, mówiłam. Można to znaleźć na moim blogu, także zapraszam serdecznie i zachęcam właśnie do korzystania z kanwy dla oświaty. Teraz, jak jesteśmy na tej głównej stronie, już po zalogowaniu, jesteśmy w kanwie, to oczywiście wybieramy zakładkę film. Ja tutaj mam w swoich takich zaproponowanych. Ale tutaj też mamy u góry film, prawda? Więc możemy po prostu tutaj taki pusty film stworzyć, ale ja bym chciała właśnie mimo wszystko jakby skorzystać z tego, co jest tutaj dla mnie, czyli tego filmu edukacyjnego. Klikam na ten film edukacyjny, on się generalnie nie różni od innego, różni się tym, że być może tutaj szablony po tej lewej stronie będą zaproponowane takie właśnie szablony bardziej pasujące do edukacji. Ja nie będę korzystała dzisiaj z szablonu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak stworzyć taki film,
z tych elementów, które mamy dostępne, czyli z naszych nagrań, z naszych zdjęć, z naszych piosenek i z naszych właśnie nagrań wideo, żeby to wszystko złączyć w jedną ładną całość. Oczywiście możemy tutaj skorzystać z gotowych elementów, żeby stronę tytułową przygotować, ale generalnie możemy właśnie korzystać ze swoich elementów. No i teraz od czego zaczynamy? Na początek, jeżeli powiedzmy, że dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowałam ten film podobny do tego, który tutaj Wam pokazałam, tak żeby widać proces, żeby widać było proces powstawania tego filmu, no to na początek muszę mieć jakąś stronę tytułową. Oczywiście strona tytułowa może być ze zdjęcia, z napisem, ale tak jak tutaj właśnie widzicie, moja strona tytułowa jest od razu wideo. Dlaczego to jest wideo? No bo tutaj jak sobie klikniemy, to ta flaga się porusza, tak? I teraz skąd takie wideo znaleźć, które może być właśnie stroną tytułową? Możemy oczywiście znaleźć w Canwie lub w darmowym banku zdjęć. Zacznijmy od Canwy, czyli przechodzę sobie tutaj do elementów i tutaj szukam wideo. Wyświetl wszystko i oczywiście tutaj ja mam ostatnio używane, więc tutaj widać te elementy. Tutaj możemy przeszukiwać, ale jeżeli nie chcemy tego wszystkiego przeszukiwać, to możemy też wpisać nawet Polska, tak? Jeżeli wpiszemy Polska, to zobaczcie, wyświetlają nam się tutaj elementy związane z naszym krajem. Między innymi tutaj mamy na przykład takie wideo z taką flagą, więc też możemy takie wykorzystać. Ono jest jednak dosyć ciemne, więc pokażę później, jak wykorzystać takie ciemne wideo. Na razie weźmy sobie tutaj takie jaśniejsze. Oczywiście tego jest tutaj więcej. Jak przejrzycie, to tutaj jest sporo tego wszystkiego. I teraz jak kliknę sobie na to wideo, to teraz tutaj, przepraszam, że przerywam, ale spojrzałam niepotrzebnie na komentarze. Ja na koniec odpowiem na te Wasze komentarze, więc bardzo bym Was prosiła, żeby chwilkę zaczekać. Blog prowadzącej to są Szkolne Inspiracje, www.szkolneinspiracje.pl. I na koniec postaram się, zachowajcie sobie pytania, ja zrobię przerwę po jakimś czasie i na Wasze pytania wówczas odpowiem. I teraz ustawiam sobie tutaj takie wideo, ale mogłabym tutaj wstawić pod wideo jakieś tło, ale dzisiaj chciałabym, żeby sobie już nie robić kłopotu i chcę, żeby to wideo już było na całej tej ramce naszego filmu. Wystarczy teraz prawym przyciskiem kliknąć i tutaj na dole mamy zapisz nagranie jako tło. Klikam i wtedy zobaczcie, to się ładnie dopasowuje mi tutaj właśnie do tła. Teraz co dalej? Chciałabym oczywiście, żeby był jakiś tytuł, tak? Ja tutaj robiłam tytuł 11 listopada i teraz wchodzę sobie tutaj w zakładkę tekst. Mogę kliknąć dodaj nagłówek. Ja tutaj mam skonfigurowaną czcionkę, ale oczywiście można ją w każdej chwili zmienić, ale mogę sobie też tutaj z tych zaproponowanych już gotowych jakby tytułów skorzystać, jeżeli mi się tutaj właśnie jakaś czcionka spodoba. W 11 listopada nie mamy obcych, znaczy polskich znaków, więc mogę cokolwiek, co mi się tutaj spodoba, mogę cokolwiek tutaj sobie wybrać, więc mogę sobie przejrzeć, powiedzmy coś takiego. Nie przejmuję się tym, że tutaj są inne kolory, tak? Ponieważ ja kolory, rozmiar, mogę wszystko zmienić. I to powiedzmy sobie, zaznaczam 11, a tutaj będzie listopada. Oczywiście widzę, że już jest za duże, w związku z tym tutaj ten napis, nie wiem czy widzicie, on jest zgrupowany, przygotowany już tak, że on jest zgrupowany, więc u góry sobie go rozgrupuję, odklikuję i teraz będę mogła przesuwać te elementy, bo wcześniej one były złączone. Tutaj sobie mogę rozsunąć ten element, no i oczywiście mogę również zmniejszyć tutaj czcionkę, ona jest bardzo duża, mogę wybrać stąd, a mogę również po prostu sobie tutaj wpisać, tak, dany rozmiar. I powiedzmy, że to będzie w ten sposób, ustawiam sobie
Może jeszcze troszeczkę większy, mogę też plusikiem, zobaczcie sobie tutaj, zwiększać i zmniejszać. I teraz chcę zmienić kolor czcionki, więc wchodzę sobie tutaj i oczywiście mogę tutaj wybrać czerwony, ale ten mogę od razu zmienić obydwa, ale ten nie chcę, żeby to było takie czerwone. Chcę, żeby ta czerwień pasowała do mojej flagi. Wchodzę w takim razie w ten plusik. I zobaczcie, pojawiła się taka nowa funkcja, taki picker. Mogę wybrać kolor z projektu, czyli klikam na to i tutaj sobie pobieram kolor z projektu, ciemniejszy bądź jaśniejszy. Ja może taki ciemniejszy i zobaczcie, może aż za ciemny, więc jeszcze troszeczkę sobie popróbuję inny, taki jaśniejszy. I mam kolor mojego napisu, jest taki sam jak kolor mojej flagi. I teraz listopada, ponieważ jest na czerwonym, więc niedobrze, żeby było czerwone, więc ten napis sobie zmienię na przykład na biały. I zobaczcie, w parę chwil mam bardzo fajnie przygotowaną stronę tytułową. Tutaj jak sobie kliknę u góry, to mam taki podgląd, jak to będzie wyglądało. Ta jedenastka jest jeszcze może za bardzo różowa, można sobie pokombinować z tym kolorem, żeby ten kolor jeszcze był może taki bardziej zbliżony. Widzę, że ten picker jednak nie zawsze tak może troszeczkę przekłamuje ten kolor, no ale można się tutaj, tak jak mówię, pobawić i sobie zmienić. Tutaj na dole pokazuje mi się, mam pierwszy klip, taki wideo. On ma aż 10 sekund i tutaj w prosty sposób, zobaczcie, ja go mogę skrócić. Po co mi taka długa strona tytułowa? Ja mogę skrócić ją nawet do 3 sekund, czy nawet krócej. Jeżeli kliknę to też tutaj na te trzy kropeczki, to też mogę tutaj dzielić, jeszcze to pokażę później. Czyli mam już pierwszą stronę tytułową. Tutaj sobie mogę dodać kolejną. Dodaję plusikiem kolejną stronę. Wejdę jeszcze raz sobie tutaj w elementy. Mam już tutaj to wideo. I teraz mogę sobie tutaj coś jeszcze poszukać. Mówiłam jeszcze, że pokażę, może od razu pokażę, co zrobić, jeżeli tło jest ciemne, tak? Tak jak, czy ja tutaj też to w filmie miałam. Dobrze, to pokażę to na innym. To teraz poszukam sobie tutaj klipu następnego. Powiedzmy, że tutaj miałam taki właśnie fajny, zobaczcie, takie następne wideo. I tu prawym przyciskiem myszy znowu jako tło, ono mi się wtedy rozszerza. I teraz tutaj mogę kolejny napis, znowu sobie klikam w tekst i powiedzmy, teraz tym razem już nie będę stąd wybierać, tylko sobie od razu mogę też, żeby było identyczne, to na przykład mogę sobie tutaj Ctrl-C skopiować i od razu sobie tutaj Ctrl-V. O, nie wkleiło się jednak. O, przepraszam, jeszcze raz. Można sobie tutaj cofnąć. Muszę to skopiować. O, i wtedy Ctrl-C. Oczywiście tutaj to jest teraz mniej widoczne. Tu sobie zmienię na przykład na Święto Niepodległości. I oczywiście to jest za duże, więc tutaj sobie od razu zmieniam na mniejszą czcionkę, jeszcze może nawet troszeczkę, tak żeby mi się to w jednej linii mieściło. I teraz widzę, że to jest słabo widoczne. Klikam sobie na elementy i wchodzę w grafikę i tutaj, nie w grafikę, tylko zamknę sobie tą Polskę, żebym nie miała Polskę. Wchodzę sobie w kształty, wybieram sobie jakiś prostokąt. On tutaj jest już w tym kolorze, którym wcześniej wybrałam. I zobaczcie, ten prostokąt sobie tutaj mogę rozciągnąć na różne strony i wstawić tutaj pod ten napis. I wtedy ten napis będzie widoczny. Tak samo jakby to było ciemne wideo, to właśnie można wstawić jakiś taki prostokąt, żeby napis był na wideo bardziej widoczny. Teraz jak ten napis jeszcze, mogę sobie wejść w efekty i go zmienić na przykład na coś takiego. Tak? Więc on nie musi być identyczny tak jak na początku, teraz może być taki bardziej przestrzenny.
Oczywiście ten klip również mogę sobie skrócić, tak, żeby od razu tutaj przesuwam po prostu myszką, skracam ten klip. No i teraz zobaczmy, jak to wychodzi. Na razie nie mam przejść jeszcze, tak? Jeżeli bym chciała, to teraz ten napis, który jest tutaj, mogę zanimować. Czyli klikam na napis, klikam na animację i wybieram. Czy ma się tak pokazać, czy pojedynczo, czy powiększyć, czy jakoś dynamicznie, czy się przesunąć, czy się unieść, tak? Czy się po prostu pojawić. Więc tutaj jest bardzo dużo, oczywiście to jest taka dosyć poważna uroczystość, więc trzeba by wybrać takie coś, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. Takie wejście, wjazd to nie za bardzo moim zdaniem. Bardziej takie, no coś, pojawienie się może, o właśnie, pojawienie się, a listopada na przykład może się tak przesunąć. Teraz jak podejrzymy, to zobaczcie, tutaj wjechał ten napis 11 listopada, wjechał. Tak samo mogę zanimować tutaj sobie ten tekst. Również mogę w jakiś sposób, że po kolei na przykład właśnie może być taka maszyna do pisania. No, ja tylko pokazuję, oczywiście to niekoniecznie może pasować. No i teraz co jeszcze? Wybieram sobie następną stronę. Znowu wchodzę w elementy i znowu sobie tutaj mogę wybrać jakieś wideo, ale słuchajcie, pamiętajmy, że są banki darmowe, banki zdjęć i jak wejdziecie na stronę Pixabay i tutaj właśnie na wkleję Wam link, tak, na przykład na wideo, to tutaj wpisując na przykład, właśnie tutaj mam już zaznaczone filmy wideo, mogę też wejść w inny sposób, ale w ten też, mogę też tutaj wpisać sobie na przykład Polska. I tutaj zobaczcie, też różne filmy wideo mi wyskakują. Mogę też wpisać na przykład flaga Polski. Teraz już jest dosyć dużo polskich elementów. Kiedyś nie było, teraz jest już sporo. No i ja właśnie sobie tutaj między innymi wybrałam, chyba zdaje się, tą taką flagę, tak? Czyli klikam sobie na flagę, darmowe pobieranie. Ja sobie nawet wzięłam taką gorszą jakość, żeby od razu pobrać. I tutaj od razu taki film sobie później pobieram do Canvy. Ja już go tutaj mam w przesłanych, ponieważ ja przełączyłam się tutaj. Ja już sobie go przesłałam wcześniej. O, i ja już go mam, więc tylko sobie na niego klikam, ustawiam jako tło. No i mam kolejny element. Znowu sobie go tutaj zmniejszę i już mam trzy klatki filmu. Może go zostawię teraz troszeczkę dłuższy. No i teraz jeszcze, dlaczego, bo powiem, będę nagrywać dźwięk. No i teraz mogę tutaj sobie kolejno dodawać następne jakieś elementy. Powiedzmy, że coś związanego właśnie, jeszcze raz wpiszę Polska i na przykład wkleję właśnie jakieś takie miasta Polski, tak, że tutaj będzie coś, no nie wiem, cokolwiek. Mam nadzieję, że to jest Polska. Akurat tutaj tak nie rozpoznaję za bardzo w tym momencie, więc może coś bardziej takiego, żeby było wiadomo, że to jest Polska. Mamy Zamek Królewski. Znowu sobie zmniejszę. Teraz tutaj dodam, nie wiem, Pałac Kultury na przykład. Nie, tutaj ten Pałac Kultury jest taki dziwny. To nie, więc go usuwam. Może jakiś inny. Tutaj bardziej, mniej dynamiczny taki i dodaję sobie tutaj różne elementy. Wiemy już jak, tak, czyli klikam, zapisz jako tło i mam dodane elementy. I teraz, co jest nowego oprócz tego w Canvie? Teraz oczywiście moglibyśmy tutaj również zamiast tych zdjęć, zamiast tych filmów dodawać zdjęcia. To nie jest nowość, do tej pory też można było, czyli ja mam tutaj w przesłanych, moglibyśmy na przykład dodać sobie jakieś zdjęcia prac, tak? One mogą być też ułożone na jakimś tle lub też możemy ustawić jako tło, chociaż tutaj w przypadku prac plastycznych to myślę, że lepiej by było na przykład wejść sobie właśnie
zaznaczyć tutaj i wejść sobie w tło i po prostu wstawić jakiś kolor tła, chociaż to tło akurat nie będzie pasowało, więc wybiorę sobie jakąś taką czerwień bardziej pasującą i mogę sobie te prace plastyczne wstawić po prostu grupowo, tak? No to już zależy od naszej inwencji, czyli po prostu mam tutaj takie patriotyczne akurat mozaiki i teraz mogę sobie tutaj je dowolnie poustawiać. Oczywiście mogłabym je tutaj w jakiś sposób ozdobić, ale tutaj nie chcę teraz, bo chcę Wam bardziej pokazać takie funkcje, bo to już pokazywałam z tym stawianiem obrazków. Teraz jak chcę, to mogę sobie, zobaczcie, tutaj powielić i teraz mam następny, tu widać na dole, następną klatkę i te następne zdjęcia mogę sobie tylko tutaj wymienić, tak? Zobaczcie, mogę sobie po prostu wstawić i mogę zrobić, znowu powielić, tak? Powiel i znowu kolejne jakieś prace, jak wstawiam, to one się tutaj ładnie podmieniają. I mam teraz już dość długi film. Pokażę teraz te nowości, tak? Tutaj między tymi wszystkimi, zobaczcie, tymi klipami, jak klikniemy plusik, to możemy dodać stronę, bądź tu na dole możemy dodać przejście. Co to są te przejścia? Już pokazuję. Klikamy na to przejście. Przejść jest na razie mało, ale są. Czyli takie rozpuszczenie, albo że się przesuwa slajd, albo że się robi takie kółeczko, albo takie wymazanie. Więc mogę sobie wybrać na przykład rozpuszczenie, tak, klikam na to i mogę do każdego klikać w każdy plusik i w każdym plusiku dodawać inne te przejście, bądź tu na dole ja zasłaniam w tej chwili, ale uwierzcie mi na słowo, za moją głową jest napisane zastosuj dla wszystkich stron, tak? Więc widać kawałek nawet tego szarego tutaj z boku, przy mojej głowie, więc tam jest napisane zastosuj dla wszystkich stron. Ja to kliknę, zastosuj dla wszystkich stron i teraz jak spojrzycie, to pojawiły się takie kokardki. Więc takie samo przejście dla wszystkich. Kliknijmy na podgląd i teraz zobaczcie, właśnie są takie przejścia między, one są może mało widoczne, więc żeby to było bardziej widoczne, to mogę teraz zmienić, tu kliknąć i jest, zmień przejście, tak, mogę sobie zmienić przejście, powiedzmy, że zrobię Wam takie, żeby było widać, że to jest przejście i znowu mogę jeszcze kierunek, czy to ma się z góry na dół, czy z boku, więc ja na przykład wezmę, że to się będzie z góry zmieniać, wtedy będzie widać i znowu mogę zastosować dla wszystkich stron. I teraz zobaczmy podgląd. Teraz będzie na pewno widać już te przejścia. Tam się nie zastosowało, widzę to z góry na dół, tylko jednak w bok zostało. Muszę zatwierdzić. Tu jest troszeczkę dłuższe, trochę przewinę. Więc zobaczcie, tutaj się teraz przewijają te kolejne strony, tak? I oczywiście tych przejść jest na razie jeszcze mało, no ale są. Więc tutaj ja sobie jednak z powrotem powrócę do tego rozpuszczenia, zastosuję dla wszystkich stron i mam to rozpuszczenie. Co jeszcze? No oczywiście teraz chciałabym, żeby to moje, ten mój film miał muzykę. Więc wchodzę sobie tutaj w audio, tak, i mogę tutaj sobie przejrzeć muzykę, która jest. Jest tego dosyć dużo. Ale ja sobie na przykład, słuchajcie, wpisałam, tak spróbowałam sobie i wpisałam sobie Polska. I byłam ciekawa, co wyskoczy. I jakiś wyszedł coś, jakiś polski film, to nawet bardzo fajnie pasowało. Więc klikam na to, tak, i sobie odsłuchuję. Jeżeli mi się podoba, no to tutaj sobie przenoszę. I teraz zobaczcie tu, ale zrobiłam błąd, bo to się przeniosło tak, muszę teraz tutaj przesunąć sobie dalej i teraz troszeczkę przesunąć tą muzykę w lewo, żeby była od początku, tak? I teraz ona jest dosyć głośno. Jak tutaj sobie klikniemy, to zobaczcie tutaj na te trzy kropeczki, to mam nadzieję, że widać, to mamy głośność. Mogę sobie trochę ściszyć, bo ja będę jeszcze nagrywać
tutaj zaraz dźwięk taki, jakiś wierszyk na przykład, tak? Więc sobie zmniejszę głośność i zobaczmy, jak to wygląda na podglądzie. I jest już z muzyką. Zobaczcie, to długo nie trwa. Tu jest dosyć długo, więc ja przewinę. Jeszcze można ściszyć oczywiście, jak chcemy. No i teraz bardzo fajna funkcja kolejna, że mogę teraz nagrać jeszcze dodatkowo, mimo że jest muzyka, możemy też coś nagrać. I teraz wchodzę w tym celu sobie tutaj znowu w elementy, zamknę sobie tą Polskę i nie w elementy, przepraszam, tylko w przesłane i tutaj mamy nagraj się. Jak klikniemy w to nagraj się, to możemy, u mnie się wyświetla informacja, że kamera i mikrofon są niedostępne, bo ja teraz streamuję, więc jeszcze raz czekajcie, szybciutko to zrobię. Mogłabym tutaj przełączyć, czyli coś czuję, że nie będę mogła tego zrobić. Nagrywałam to wcześniej. Upewnij się teraz. Chciałabym, żeby mi się to nie zamknęło. No i widzicie, teraz Wam nie pokażę z tego wynika, ale pokażę w takim razie, w którym miejscu. Tutaj na dole, widzicie, jest takie nagraj, tak? Jest nagraj. I teraz po prostu ja teraz używam kamery i mikrofonu i dlatego nie chcę mi nagrać. Klikam nagraj, pojawia się 3, 2, 1 i po 3, 2, 1 po prostu mówimy. I ja na przykład nagrałam sobie, powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień, tak? Kliknęłam nagraj, potem zakończ i w ten sposób nagrałam. Myślałam, że mi się tutaj uda, mogłam wcześniej zrobić, żeby zmienić mikrofon, ale widzę, że jednak nie mogę tego zrobić, bo jak próbuję zmienić, to mi się tutaj to zamyka. Więc pokażę, jak ja to nagrałam. Mam to nagrane tutaj. Kliknę na ten klip. Zaraz Wam pokażę. Ja tutaj zmieniłam przezroczystość. Ja nagrywałam bez osoby i to wygląda, takie nagranie wskoczy w ten sposób. Takie niebieskie, ponieważ miałam wyłączoną kamerę. Można też nagrywać, że widać osobę nagrywającą, która usiądzie przed komputerem. I teraz po nagraniu takie nagranie zostaje na klipie, ale jak na nie kliknę sobie, to mogę to nagranie po prostu kliknąć na przezroczystość i usunąć tak, żeby nie było widać tego jakby oznaczenia nagrania. Dodatkowo też można to nagranie tu u góry, jak popatrzycie, ono ma 7,2 sekundy, ja je skróciłam, ale ja mogę je tutaj powiększyć, bo ja dłużej nagrywałam, albo mogę je skrócić do żądanej długości. Także mogę je potem przekopiować na następny slajd i mieć je w pożądanej długości, na przykład na dwóch klipach. No zobaczmy, jak to wyjdzie w podglądzie. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Ja mam tutaj troszeczkę za głośną muzykę, więc musiałabym tutaj po prostu wejść w nagranie to, w tą muzykę, tak? I ściszyć muzykę. Ale tak jak widzicie, ten klip tutaj bardzo fajnie można wstawić. I oczywiście to, co mam nagranie, mogę również wstawić sobie tutaj, bo mam je tutaj, jeżeli sobie wejdę w to swoje audio, to ja tutaj mam to nagranie gdzieś pewnie, chociaż może niekoniecznie w tym nagraniu to jest coś innego. W każdym bądź razie ono bez problemu tutaj wskakuje na ten film. I teraz oczywiście, tak jak mówiłam, mogę sobie tutaj regulować długość teraz też. Każdy taki klip mogę sobie skrócić bądź wydłużyć, tak? Żeby dopasować do muzyki, bo czasami jest tak, że na przykład zakończy się mój film, a muzyka jakby jeszcze nie, więc warto pokombinować wtedy z długością tych klipów tu poszczególnych, żeby ta muzyka się zgrała. I
Oczywiście na koniec klikam tu strzałeczkę pobierz i też pamiętajmy, że mogę pobrać wszystko, czyli zaznaczam wszystko, ale jeżeli na przykład której strony tam ostatniej nie chcę pobrać, mogę sobie pozaznaczać tylko te strony, które chcę, tak? Albo wszystko. I tu oczywiście musi być jako wideo. Klikam gotowe, klikam pobierz. No i ten film tutaj pomalutku mi się pobiera. W tym czasie, jak film się pobiera, będę odpowiadać na Wasze pytania. Jak zrobić w Canwie napisy biało-czerwone? To znaczy, jeżeli chodzi o tworzenie napisów, no to oczywiście warto korzystać z tych napisów, które tutaj są, ale żeby napis był w połowie biały, a w połowie czerwony, to raczej tego w Canwie niekoniecznie nam się to uda. Bo jeżeli teraz klikniemy sobie na jakikolwiek napis, to tutaj w efektach mamy różne możliwości. No powiedzmy, że ja tutaj wpiszę 11 listopada. Teraz jak mam taki napis, to tutaj w efektach mogę oczywiście sobie pokombinować na różne pogrubienia, przesunięcia, kierunki, jakieś tam neony. Mogę też zakrzywiać, tutaj tego nie widać, bo ja zasłaniam teraz tę funkcję zakrzywiania. Także mogę tutaj sobie w jakiś sposób pokombinować, ale sama zmiana, żeby na przykład połowa była biała, a połowa czerwona, to raczej w Canwie tego nie osiągniemy. Mamy oczywiście w tych efektach jakieś tam możliwości i próby, w zależności jaki wybierzemy tekst i jaką wybierzemy czcionkę, ale mieszanego raczej tutaj nie uzyskamy, biało-czerwonego. Czyli jeżeli chcemy, no to możemy na przykład 1.11 zrobić białe, a listopada czerwone. Jak ze zdjęć stworzyć film? Pokazywałam tutaj na końcu. Na początku wklejałam wideo, natomiast tutaj na samym końcu wklejałam zdjęcia, tak? Czyli tworzę sobie jakieś tło i zdjęcia, które pobiorę, które mam pobrane. Trzeba przejść obrazy. Zdjęcia, które sobie pobrałam ze swojego komputera, mogę tutaj po prostu klikam na nie i one się pojawiają. Ja je mogę powiększać lub zmniejszać i robię prezentację ze zdjęć. Ja tutaj na przykład miałam taką prezentację, to był akurat wpis, ale na przykład taką, teraz nie widzę jej, na przykład coś takiego. Już pokazuję, bardzo wolno się otwiera. Czyli mam na przykład taki film, zrobiony ze zdjęć prac, tak? I mam tutaj wklejone po prostu zdjęcia, zrobione animacje, przejścia i po prostu wstawiam te zdjęcia, tak? Czyli tak jak pokazywałam tutaj z tymi animacjami na tło, wklejam zdjęcia. Mogę sobie oczywiście wybrać jakiś szablon i w ten szablon wklejać te zdjęcia. Już pokazuję jeszcze raz. Wchodzimy w przesłane i tu, gdzie jest prześlij multimedia, pod spodem jest nagraj się. Można też nagrywać, wyobraźcie sobie, że można też w Canwie nagrywać, tak jak w programach innych, można udostępniać ekran i nagrywać się razem z ekranem, ale to już na inne szkolenie. I teraz słuchajcie, oczywiście jeśli chodzi o Canwę, no to tych funkcji jest bardzo dużo. Tutaj ktoś na początku pytał o mojego bloga. Na moim blogu możecie znaleźć również kursy dotyczące Canwy, między innymi Canva dla nauczycieli, gdzie tutaj można całe takie pakiety nawet dotyczące Canwy, czyli na przykład jak tworzyć Canva w praktyce szkolnej, Canva kurs podstawowy, Canva kurs zaawansowany i takie trzy nagrania warsztatów, które już się odbyły, są właśnie w takim pakiecie dostępne
dużo korzystniejszym, ale też słuchajcie, były też takie warsztaty dotyczące tworzenia kart pracy w Canwie i właśnie do 11 listopada bardzo korzystna cena, jeśli ktoś by chciał skorzystać z takiego nagrania, to też zachęcam, pokażę co to jest. Tutaj mamy na takiej platformie kursowej, dostajecie link, jest tutaj nagranie, czyli jak wejdziemy sobie tutaj, to mamy nagranie tych warsztatów, muszę się najpierw wtedy zalogować, jednak jeszcze raz wejdę, czyli tutaj oglądam sobie tutaj nagranie tych warsztatów, następna lekcja, to są dodatkowo jeszcze, jak stworzyć na przykład kartę pracy z labiryntem, dodatkowo nagrane, tak? Mam też, jak stworzyć kartę pracy z krzyżówką, jak stworzyć kartę pracy z Jak przygotować kodami kartę pracy w Canvie z QR. kodem? Także tutaj są też przykładowe karty takie utworzone w Canwie, które można wykorzystać w live worksheets również, tak jak pokazywałam w zeszłym tygodniu. Także tutaj na koniec jest też zaświadczenie, można uzyskać. Aha, jest też jak założyć konto dla oświaty, taki krótki PDF. Więc taka bardzo korzystna oferta dla Was tutaj do 11 listopada, jeśli ktoś chce skorzystać, jak właśnie tworzyć karty pracy w Canwie. Czy można muzykę dodać tylko na kilku slajdach? Przypuśćmy, że wstawiam zdjęcia, gdzie uczniowie tańczą i tylko na tych slajdach chciałabym włączyć muzykę, a na kolejnych nie chcę już nagrania. Tak, oczywiście. Czyli tutaj jak mamy tą muzykę, to muzykę tutaj mogę sobie dostosować. Czyli przesuwam ją na przykład tylko gdzie są wideo, albo jeszcze mniej, tak? Albo jeszcze mniej, a dalej już mam jak gdyby już nagranie na przykład audio. Muszę spojrzeć, żeby tutaj mi się przewinęły te komentarze. Czy to zapisane w Canwie filmy są dostępne dla innych użytkowników, czy widoczne tylko dla właściciela? No właśnie w Canwie jest tak, że to jest widoczne tylko dla właściciela, więc jeżeli nie pobiorę, tak, i nigdzie tego nie opublikuję, no to nikt tego nie będzie widział. Oczywiście, jak chcecie na przykład nie pobierać i tylko pokazać w klasie, to jeszcze też jest taka funkcja prezentuj. I możemy też taki film zaprezentować, tak? W ten sposób. Także też jest taka opcja, nawet bez pobierania można taki film zaprezentować. Jak umieszczamy film prezentacji, to czy można go później odtworzyć po zapisaniu w formacie MP4, bo mi niestety nie chciał się odtworzyć. To znaczy być może był źle pobrany, czyli musimy tutaj klikając pobierz zwrócić uwagę, czy tutaj w tym pliku jest wideo MP4, bo tu jak klikniemy, to możemy pobrać jako zdjęcie, jako PDF, tak? Musimy kliknąć koniecznie wideo MP4. Jeżeli pobierzemy jako wideo MP4, no to ja teraz pokażę to, co ja pobrałam. Przed chwilą, jak z Wami rozmawiałam, pobierało się, więc kliknę na pobrany film. To jest mój pobrany film, tak? I jest jako wideo. Zmieniają się tutaj te wszystkie klipy i jest jako MP4. Szkoda, że nie udało mi się pokazać Wam, jak się nagrywa. Będę musiała chyba stworzyć specjalnie takie nagranie. Po prostu nagrać taki tutorial i bez transmisji, to wtedy będzie to widać. Jak dołączyć muzykę? Muzykę jeszcze raz pokazuję, więc wchodzimy w audio. Ja tutaj wpisałam Polska, ale nie musimy. Możemy tutaj z tych dostępnych, które są tutaj, klikam i odsłuchuję sobie. Tak? Powiedzmy, że ta. I ją po prostu przenoszę, tak? Przenoszę ją sobie tutaj myszką. Teraz jak przeniosłam, mam dwie, zobaczcie. Widzicie? Dwie ścieżki. Tutaj mogę sobie jedną zmniejszyć i potem drugą ścieżkę wstawić. Inną. Jak dołączyć filmy nagrane telefonem?
Filmy nagrane telefonem też są przecież w MP4, czyli wchodzę w przesłane, prześlij multimedia i jak podłączymy telefon, no to wybieramy telefon i pobieramy. Możemy tu kliknąć na wideo, ale to wszystko jedno. Prześlij multimedia i pobieramy swój to nagranie z telefonu, tak? Jeżeli sobie podłączymy. Jak wgrać nagraną akademię? Właśnie w ten sam sposób. Czyli klikam prześlij multimedia, otwiera mi się okno, tak? Tak jak mówiłam, jeżeli macie, trzeba wgrać na komputer bądź bezpośrednio z telefonu. Jak podłączę telefon, to się przecież pokazuje telefon, tak? I wtedy mogę bezpośrednio nawet z telefonu sobie pobrać. Czy opublikowany film na Facebooku będzie się otwierał od razu, czy przez program Canva? Jeżeli pobierzemy na swój komputer i wgramy na Facebooka, to normalnie. Ja właśnie ten film na stronie Szkolnej Inspiracji jest wgrany. Nie wiem, dlaczego nie macie tej funkcji nagraj się. Być może jeszcze wszyscy nie mają. Czy można zaprezentować również hymn polski? Myślę, że tak, bez problemu. Jeżeli mamy taki darmowe nagranie hymnu polskiego, to również możemy wgrać. Jak wstawić filmik na stronę? To znaczy, na stronę film, tak jak zależy, jaka to jest strona, no to tak jak każdy film, bo zależy, czy ma się na WordPressie, tak, czy na Wixie, no to trudno powiedzieć. Standardowo, tak jak się wprowadza filmy. Wiem, że są strony, gdzie musi być najpierw film wgrany na zewnętrzny program, na przykład na YouTube. W takim razie, słuchajcie, jeszcze raz Was zachęcam do skorzystania tutaj z tych właśnie jeszcze dodatkowych takich szkoleń, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście z Canvą na pewno jeszcze się spotkamy, także zapraszam na kwadrans z edukacją. Będą też inne ciekawe szkolenia. A teraz już bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na stronę Szkolnych Inspiracji po inspirację. Dziękuję bardzo. Do widzenia.